Przede wszystkim, znowu pan 7, przeciąg Baldur's Gate. Dobra, rozmawiajmy jeszcze z paroma ludźmi. Przy okazji, ten Volo ma symbol sakiewki. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. Zastanawiało mnie, czy to nie oznacza, że jest jakimś kupcem czy coś. Tutaj mamy jeszcze jakieś wyjście. No nie wiem. No, wróćmy do tej pani. O, to są ci rodzice, których mieliśmy znaleźć. Jak jesteś cała w krwi? I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Bylibyście bezdzietni, od co? Dobra. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w przyjemniejszych okolicznościach. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Przy okazji. Stop. I was fine. Chyba zanim próbują tu odejść. I'm never gonna hear the end of this. If I'd got that stupid idol, I'd be a hero. Czy możemy ją nakłonić, żeby weszła do tamtej dziury za nas? Dałaś się złapać i mogłaś zginąć. At least I tried. No one else was doing anything. They were talking when the druids were getting ready to throw us out. Why can't we just stay in until it's safe? Dlatego, ponieważ ci druidzi są Brytyjczykami. Nie chcą nikogo ze mną, czy co? Dobra. Kto dostał jeszcze motywację? Will. Dobra. Teraz zwrócicie mi moje przedmioty? Hey, you're back. Here to buy some stuff? Nie. Moment, czekaj. Zobaczmy hey, jeszcze raz, co on ma. Here to buy some stuff? Here's what I got. Coś mu przybyło. Złoto ma z powrotem. To dobrze. Będziemy znowu się powymieniać. Parę... Co jeszcze mamy? Okaż to też co chyba chcieliśmy sprzedać. Książki... W sumie potrzebujemy ich. Sztylet, krótki miecz. Dobra. To jest ta toksyna, którą dostaliśmy. Medalion Komiry. Przyznaję postaci noszącej ten medalion umiejętności wyczarowywania tańczących świateł. To i tak już umiemy. Możemy dać Gale'owi do wciągnięcia później. Dobra. Zastanawiam się, jak regeneruje mu się złoto. Tu mamy toporek na sprzedaż, tarczę jedną. Armę może zachowajmy na razie. Nie będzie zadowolony. Dobra. Na razie zostawmy tak. Well, what do you think? Good stuff, right? Ogólnie rzecz biorąc, tragedia. Nie skomentuję. Boy giving a sly wink as he turns away. Yeah. Lives are at stake, and the cowards only care. Ja, nic ciekawego. Czy możemy w końcu z tobą pogadać?
Hey, Tom. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Okej. Nie będę mu płacił. Dobra. Czy możemy wrócić do tamtej pani i dać jej i w końcu ją zaczarować? Możemy. This is a restricted area. Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell. Okej. Próbuj się przekonać, że wcale nie jesteś intruzem. Chcę tylko w końcu pomóc tej pani. Congratulations, you've convinced them to give you access. Now what? Muszę do niej podejść bliżej, okej. Tak, dziękuję za pomoc. Czy możemy sobie pójść po prostu? Nie chciałem cię zabić, chciałem ci pomóc po prostu. Dobra. To nie jest tak, jak chciałem. Dobra, niech sobie tam leży w takim razie. Zdaje się, że to nie działa tak, jak powinno. Dobra, w każdym razie, jeśli towarzysze też dostali poziom. Dobra, stałaś czary poziomu komórki poziomu drugiego. Stałaś nowe czary. Stałaś mniejsze przywrócenie. Przy następnym poziomie to sobie skasujemy w takim razie z barda. Co jeszcze masz? Cisza, pomoc, ślepota, wyciszenie emocji, wzmocnienie cechy. Zdrawiająca modlitwa. Ulecz wszystkich sojuszników w polu widzenia. To ciekawe. Czary domeną szósta. Okej. Czy mogę skasować część czarów drugiego poziomu i mieć więcej? Mogę. Dobra. Ciekawe. Dobra, co chcielibyśmy? Rozkaz brzmi niepotrzebnie. Leczenie ran i błogosławieństwo brzmiało ok. Pocisk wiodący całkiem niezłe obrażenia zadaje, to też możemy wziąć. Poza tym, co mamy? Widmowa broń. Drwiająca modlitwa, unieruchomienie osoby. Mniejsze przywrócenie może się kiedyś przydać. Co poza tym? Wezmę modlitwę może i unieruchomienie. Z moich doświadczeń unieruchomienie osoby bywa bardzo przydatne. Prawda, to również wymaga koncentracji. A to chyba nie jest problem. Dobra. Okej, właśnie. No jedziemy na inne artefakty, które ci daliśmy. Okej. Okay. To jest napisane, że Gale może wchłonąć
tego, to jest napisane, że nie, nie jest nic takiego napisane, więc... Więc dobrze, że mamy coś innego niż rękawice mocy, które mi się przydadzą. Dobra. Co poza tym? Tak, Gale. Skanoczary. Dobra. Czy mamy coś ze zmniejszeniem osoby? Magiczny zamek, ślepota, rozmycie, ura sztyletów, korona obłędu, ciemność, krycie myśli, powiększenie, pomniejszenie. O, dokładnie. Z to, czego potrzebujemy. Poza tym coś z wywoływania. Pasowa strzała Melfa. O, to jest wywoływanie. Kiedyś to mi się zdawało, że to było przywoływanie. Jest twój jeden z ulubionych czarów. Lustrzane odbicia, krok przez mgłę. Urojona siła, promień osłabienia, wypalający promień, strzelogniste promienie 3, każdy powoduje 2 to 12. Brzmi jak więcej obrażeń niż kwasowa strzała Melfa. Widzenie niewidzialnego, trzask. Pajęczyna. Pajęczyna też jest zawsze dobrą opcją. Ale na razie Gale weźmie kwasową strzałę Melfa. Zobaczymy, co Will będzie miał, jakie opcje. Dobra. Dlaczego pokazujesz się w gaciach samych tutaj? Nie fair. Dobra, właściwości klasy, ulepszone czary. Większość twoich czarów czarownika stała się silniejsza, okej. Okay. Zyskano czar. Możemy wziąć coś drugiego poziomu. Niestety nie masz pajęczyny. Żeby wziąć ci lustrzane odbicie. Zobaczymy. Dobra, dobrodziejstwo paktu. Pakt łańcucha. Zdobywasz lojalność chowańca ducha Fej. Pakt ostrza. Możesz przywołać broń paktu lub związać paktem broń, którą władasz, aby zmienić ją w magiczną. To jest coś, co ciekawe. I pak księgi. Twój patron oferuje ci grimuar zatytułowany Księga Cieni, który pozwala ci rzucać czary, wskazówki zajadliwego szyderstwa i cierniowego bicza. Czyli pakt ostrza. Spróbujemy z Gale'a zrobić bardziej wojownika. A my również właśnie mu... Gdzie to było? Gdzie to było? Lustrzane odbicie. Ślepy jestem. Lustrzane odbicie. Może mu się przydać w walce wręcz. Raczej chcemy zastąpić jakiś jego czar. Mamy dwa zadania, które... Dwa czary, które zadają obrażenia. Czy możemy zamiast tego coś wziąć? O, możemy coś z drugiego poziomu wziąć zamiast czaru z pierwszego poziomu. Możemy wziąć nieruchomienie osoby również. Dobra, na razie zostawmy tak jak mamy.
Za dużo nim jeszcze nie walczyłem, więc nie wiem, jak się dobrze sprawia w walce. To co mamy? Dobra, Will. Związanie broni paktu. Zwiąż się z bronią w głównej ręce, obrażenia do tej broni stają się magiczne. Nie możesz jej upuścić i nie wyrzucić z niej biegłość. Można mieć tylko jeden broń paktu na raz. Jeżeli broń powraca do poprzedniego stanu... Dobra, użyjmy tego. Czy to coś ci dało? Tyle, że zadaje obrażenia magiczne i tyle. Nie dało chyba jej żadnego bonusu. Dobra, skoro nauczyliśmy się zmniejszać naszą postać... O, chodźmy do tamtych przebrzydłych... złodziejaszków. Powiedzmy, co im mamy... co mamy na myśli. Nauczyliśmy się tego czaru, tak? Prawda? Gale. Okej, musimy coś wywalić z pierwszego poziomu. Dobra, to nasz bard umie. Tłuszcz. Dobra, pozbądźmy się tego, mamy magiczny pocisk. Dobra, zupełnie to inaczej działa. Okazuje się, że nasza księga ma ograniczoną liczbę. Nie tak jak poprzednich, że z każdego poziomu możemy sobie ciągnąć ile chcemy z danego poziomu. Dobra. Czy to się zaakceptowało? Tak. Dobra, zobaczmy, czy to zadziała. Pomniejszenie na mnie. Dobra, szybko załatwmy tutaj sprawy, że zanim nie będę mógł wyjść. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. You saved Arabella from the druids. Don't know what those bastards would have done. Cieszę się, że mogłem pomóc. And we're happy to be helped. Now, what can I do for you? Dawaj moje graty. We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Kradzież jest zła. Zamierzam zainwestować w nową gildię złodziei na wybrzeżu mieczy. Nie jestem twoim ojcem, rób co chcesz. Didn't need your permission. But fine. Okay. You've been a friend to us. Come back anytime. Yes, coming. You don't look so tough. Mull for off. Czy dostanę moje rzeczy z powrotem? Oh. Hello again. Mull's in charge here, not me. Okej. Okay.
Znajdź swoje rzeczy. Okej, tylko gdzie one są? W skrzyni? Here goes nothing. Breathe quiet. Move with care. Nie wiem. What path lies before me? All right. Time to skulk about. Have to keep going. Nie wiem, co gra ode mnie oczekuje w takim razie. Skrytka złodziei? Okej. To chyba wszystko. I should speak up. I had a feeling you'd be back. Czy masz coś na sprzedaż? Anything else? You've been a friend to us. Dobra, ciekawe, czy będę mógł teraz stąd wyjść. Dobra. Czytajmy quick save w takim razie. Zróbmy to jeszcze raz, tylko szybko. Może tym razem zrobimy to Gailem. On może potem sobie... Gail może potem sam się wydostać. You saved Arabella from the druids. And we're happy to be helped. Now, what can I do for you? You've been a friend. Nie będziemy im pomagać. Czego mielibyśmy pomagać komuś, kto nas... It's a gnome's life for me. Gnomes will get dirty. Obrabował. Yes. Unseen and unsightly. Nie wiem, czy to nasze jest. Chyba nie. Dobra, czy to już wszystko? Nie? Onward. No honor among snakes. Yes, yes. Jest jeszcze jakaś sakiewka. Moment, ty masz magiczną dłoń. Czy to znaczy, że będziesz mógł na odległość tą sakiewką manipulować? Zobaczmy. Nie wiem, czy to jest nasze, czy nie. If I must. Nie wiem. Ale wiecie co, irytuje mnie to. Nie widzę, żebyśmy tu więcej coś ciekawego mieli do zrobienia. Zdecydowanie nie chce mi się z tymi złodziejami w żaden sposób
ugadywać. Dobra, zmarnuj swoje drugie zaklęcie pomniejszenia. I spadamy stąd. Dobra. Kilka miejsc, do których możemy się udać. Możemy zagadać do tych uchodźców jeszcze. Spróbujmy, co z tym nam wyjdzie. Tutaj jest jeszcze jakiś handlarz. Nie zwróciłem na niego uwagi. Refugees, well met. Is there anything you need? Act fast if you do. No, just some bits and bobs I no longer need. Okej. Barwniki. Pierścień wyrzutu. Postać nosząca ten pierścień otrzymuje prime 1d4 do obrażeń zadawanych bronią miotaną. To mogłoby się przydać dla mnie. Rękawice chwytania pocisków. Możesz przechwytywać pociski z ataków dystansowych, bronią zmniejszając zadawane obrażenia o 1d10 plus wartość modyfikatora zręczności. O, ciekawe. Strzała ryczącego gromu. Okej, jakieś strzały dodatkowe. Złodziej czarów. Magiczna gwałtowność. Raz na krótki odpoczynek odzyskuje komórkę czaru poziomu pierwszego, gdy wykonasz trafienie krytyczne złodziejem czarów. To jest ciekawe. Byłoby nas stać na parę tych rzeczy. Zbroja skórzana plus 1, przeszywanica plus 1. Przyroda plus 1. Koszulka kolcza plus 1, zbroja pierścieniowa plus 1. Ciekawe rzeczy mamy tutaj. Dobra. Mieliśmy chyba jeszcze coś na sprzedaż, co? Wydawało się, że ja miałem w ekwipunku jakiś toporek. Czy to tobie daliśmy? Tak, tobie daliśmy. Sprzedajmy też... to... Dobra. Po kolei. Gale, zyskałeś nasz Onyx. Coś jeszcze. A? Było to dla ciebie. Topór dwuręczny. Potrzebujemy tego, to wzięliśmy na sprzedaż. Szywanice. Zachowaj na wszelki wypadek. Byś później potrzebował. A być się jakieś fajniejsze gacie dla ciebie, ale trudno. Teraz dla mnie. Tak. Pierścień wyrzutu. Mi się podoba. Poza tym. Chwytanie pocisków mech. Ten łuk też jest bardzo fajny. Lepszy niż moja kusza ręczna. Lepszy niż moja kusza. Ja chyba też inną kuszę lekko. Trafienie krytyczne mogą nam się niezbyt często przytrafiać. Może to nie będzie aż tak dobre. Dobra, co my tutaj mamy właściwie? Tancerz deszczu obuchowy, stworzenie wody, okej. Okay. Strzała animatera, smoczył chwyt. Wiecie co? Na razie to tyle.
Zapłacę złotem. Sylvanas, guide your path. Pierścień wygląda fajnie. Dobra. Zbieram jeszcze złoto od moich towarzyszy. Nie potrzebuję go. Co my tutaj mamy? Jakąś całą masę NPC-ów do pogadania. Seems like a good moment to talk. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Okay. Damn goblins! To chyba powinien obejrzeć tą rzeczą. I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. I ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. Wpuścili was przecież. Mogło być gorzej. Oh, very gracious of you. We expected a soft job. Something to test the new lad, maybe. But not a bloody goblin nest. Most would have turned tail at the sight, but not Liam, no. He charged him, the stupid bastard. Gadasz, jakbyś wyszła z anime Goblin Slayera. Nie jesteśmy w Goblin Slayerze. Tutaj gobliny morduje się, a nie ucieka przed nimi. Więc po prostu zostawiłaś towarzysza na pastwę goblinów. These weren't no normal goblins. And Liam weren't no friend, all right? Just another raw recruit, thought he was in some storybook. Nie dogadam się z tymi ludźmi. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. Don't make me hurt you, boy. Too late! Looking at you is painful enough! Oh, Mary. Nie będziemy za nią gonić. We're packing up. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Mogłeś spróbować być nieco mniej wredny. Thanks, mum. Now please do feck off. Sam się odwalał, uratowałem ci skórę przybraną. Yeah, you really saved the day. Swooping in and playing the hero. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here. And losing track of the bloody druid. Skąd się tam wzięły gobliny? They chased us. All the way from the ruins we were poking around in. I to tam straciliście z oczu druida, o którym wspomniałeś? Aye. His name's Halsin, and if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Mogę zerknąć na ten kontrakt? Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Powiedz mi tylko, gdzie szukaliście tego artefaktu. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Nie. Nie jestem tak upierdol jak wy. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. O ile nie spotkasz po drodze jakiegoś goblina. Co my tutaj mamy? And we'll have a dog, right?
They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Wybaczcie, nie chciałem przeszkadzać. Życzę wam powodzenia. Thanks. I suppose we'll all need it. What about you? Big plans for when you get to the city? Będę korzystać z roków elfiej pieśni. Nie grałem w jedynkę, więc nigdy nie byłem we wrotach Baldura, więc nie wiem, co to jest elfa pieśń. Ja pojadę wprost do splonionej syreny. Lokal może bez ogłady, ale za to piwko, nie drogie. We've had enough rough to last us a good long while. Good luck to you then. And wish us some, too. Jasne. Powodzenia. Easy money. Dobra. Gdzie jest ten gość, z którym mieliśmy pogadać? Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. No. Dobra, tam jest ten gość. Momencik. Tutaj już byliśmy, tutaj już byliśmy. Dobra. Don't you lie to me, boy. I know you have it. Touch me and I'll bite your fingers off. I will. Oh, Manny, wpadła w kłopoty. I'd die if I meant to run. I'm only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. Lepiej rób, co mówi chłopcze. I said I don't have it. Maybe he dropped it running away from those big scary goblins. You little split-tongued freak! Nikogo nie oszukasz, chłopcze. Dlaczego go zabrałeś? Ale mi nigdy za dużo. A jeżeli wyrzucamy takie cyferki. What kind of question is that? Why does anyone steal anything? Fine. I have the stupid amulet. Take it. Dobrze, wszyscy zadowoleni? There. I don't know why you cared so much. It's junk. Scrap! Before I give you something to care about. Kid's lucky you were here. Nie obchodzą mnie złodziejaszki. Nie zamierzam się pakować w ich przekręty. Dobra. To mamy chyba tego pana Zewira, z którym mamy porozmawiać. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Me? I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Problem jest taki, że na drodze będziecie mieli przemoc z goblinami, czyli ze szkodnikami, które nic nie potrafią nikomu zrobić. Tutaj będziecie mieli przemoc z wrednymi druidami, którzy zamieniają się w ogromne wilki i niedźwiedzie, więc tak próbuję tylko. Co ja teraz myślę na ten temat? Uzasadnić. Lepiej będzie, jeśli opuścicie Guy. Mogę wam pomóc. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate.
And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. Blade of Frontiers has done what he can to help us prepare for the journey, and we are grateful. But it'll be a short journey if the goblins still own the roads. By the Triad, there is only one correct answer. Refuse him, and we sentence these people to die. Trzeba zabić przywódców hordy goblinów, powiadasz? Zobaczę, co da się zrobić. Mam nadzieję, że przy okazji spadnie na ziemię jak najwięcej goblińskich głów, ile się da. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Dobra. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes. Of course. To jest jakieś przejście ukryte? A, może nie ukryte. Cursed to put my hands on everything. Okej. Okay. Nie chcę, żebym używał tej drabiny. Może zostawmy to i wyjdźmy. Którędy przyszliśmy. Dobra, mamy kilka wskaźników na mapie. Tak, tutaj było wyjście z tyłu, ale żaden ze wskaźników nie mówi, żebyśmy mieli iść w tamtą stronę. Okej, dobra, to jest chyba jeszcze jakiś kawałek, którego nie zwiedziliśmy. Chyba naokoło trzeba przejść jakoś. A może to tamtą drowiną? Się przechodzi? Nie wiem. Dobra, może nas nie interesuje to, co tam jest. Dobra. Wygląda na to, że jedyne, co nam zostało, to się stąd wynieść i zacząć szukać tych goblinów. No. Ile to było odcinków? Z 3? Nie 3. 4, 5 samych rozmów. Myślę, że wizyty w innych miastach będą podobnie w tej grze wyglądać. Okej, ale póki co, na razie to tyle. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. W następnym odcinku szukamy czegoś ciekawego do zrobienia w końcu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!